Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Lecimy z kibicowską zapowiedzią weekendu. Zanim jednak rozpoczniemy, mamy do Was tradycyjną prośbę o zostawienie łapki w górze pod filmem i zasubskrybowaniu największego kanału kibicowskiego w Polsce, który zbliża się do przekroczenia poziomu 200 tysięcy subów. Lecimy z tematem. Zaczynamy od 27 kolejki Ekstraklasy. W piątek o 18 Krakowia zagra z łódzkim klubem sportowym. Fani ŁKS-u do Krakowa udadzą się transportem kołowym. Na profilu ŁKS-fans.pl zamieścili następujące informacje o wyjeździe. Zapisy na wyjazd na Krakowie. W piątek czeka nas kolejna eskapada za łódzkim klubem sportowym. Ostatni wyjazd do Białegostoku nie był zbyt udany, ale w starciu z liderem trudno było oczekiwać cudu. W marcu nasi piłkarze dali nam trochę radości. Niech ten kwiecień rozpocznie się równie mocno. Jedziemy do Krakowa, a to wyjazd, na który nikogo nie trzeba namawiać. Jedziemy dumnie reprezentować łódzki klub sportowy, pokazując się z najlepszej strony. Wyjazdowo jesteśmy w czołówce. Dopiszmy do listy kolejną mocną eskapadę. Wszyscy do Krakowa. Koszt biletu to 40 zł. ŁKS on tour. Drugim tego dnia spotkaniem będzie starcie Radomiaka Radom z Rakowem Częstochowa. Kibice Radomiaka na profilu swojego stowarzyszenia apelują. To już dziś. Czekamy z niecierpliwością na kolejny mecz naszego Radomiaczka. Co prawda pierwszy gwizdek w punkt o 20:30, jednak mamy do Was wszystkich serdeczną prośbę, żeby każdy był pod stadionem już godzinę przed meczem i odpowiednio wcześniej zajął miejsce na swoim sektorze. Załóżcie na mecz zielone koszulki. Odpalmy się w dopingu. Dajemy z siebie maksa i dobrze się bawimy. Do zobaczenia na strugu. I dobrej zabawy. Niestety na meczu oficjalnie zabraknie kibiców gości ze względu na brak sektora przeznaczonego dla przyjezdnych. Trzymamy kciuki, aby ta sytuacja jak najszybciej się zmieniła, abyśmy mogli cieszyć się pełnowartościowymi kibicowskimi spotkaniami w Radomiu. Pierwszym sobotnim meczem będzie spotkanie Korony Kielce ze Stalą Mielec. Fani z Mielca nazwali ten wyjazd biało-niebieską inwazją na Kielce. I tak też będzie. 4 dni przed meczem poinformowali, że na wyjazd rozdysponowali wszystkie wejściówki. Komplet w Kielcach. Jak wyżej, kolejny założony cel został osiągnięty. Jesteśmy dumni z tak dobrej mobilizacji, ale że lubimy podnosić poprzeczkę, idziemy po więcej. Otrzymaliśmy dodatkową pulę 250 biletów. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, to ma ostatnią okazję zapisać się i jechać z nami do Kielc. Dzień przed meczem zamieścili kilka informacji organizacyjnych o wyjeździe. Zbiórka 10 na parkingu pod byłym Tesco, obecnie Vendo Park. 2. Wyjazd punktualnie o godzinie 10:15. 3. Wszyscy jedziemy ubrani na czarno. 4. Osoby, które jadą na wyjazd autokarem, swój bilet otrzymają w Kielcach po dojechaniu pod stadion. 5. Wszyscy aktywnie uczestniczą w dopingu i walczą w 12 o wygraną. 6. Czeka nas wielkie widowisko, lecz mimo tego niech każdy ma umiar w świętowaniu wyjazdu. Reprezentujemy nasz klub godnie i z klasą. Do zobaczenia. Cel obrany. Stal Mielec Pany. Jeśli chodzi o gospodarzy, to również mimo wyników nie zamierzają odpuszczać. Na jednym z transparentów napisali: choć piłkarze słabo grają, od scyzorów wsparcie mają. Na profilu Stowarzyszenia Kibiców Zjednoczona Korona pojawił się post dotyczący meczu. Dzisiaj kończymy konkretnymi informacjami. Wszystko wskazuje na to, że niezawodna grupa Ultras Korona szykuje jakąś niespodziankę. Zbliżamy się do 8 tysięcy sprzedanych biletów, a przecież mamy jeszcze cały piątek i dzień meczowy. Idziemy w mocną dziesiątkę. Co tu dużo pisać? Kibice na najwyższym poziomie. Teraz tylko walka i wygrana na boisku. Namawiajcie niezdecydowanych, nie poddajemy się. Walcz Korono. Drugi sobotni mecz odbędzie się o godzinie 17:30 na Stadionie Śląskim, gdzie Ruch Chorzów zagra z Puszczą Niepołomicy. Jeśli chodzi o dolną część tabeli, będzie to bardzo ważne spotkanie. Ruch wygrywając daje sobie szansę na realne utrzymanie. Przegrywając do bezpiecznej pozycji będą mieli 9 punktów. Ruch Chorzów poinformował, że na mecz rozeszło się już ponad 13 tysięcy wejściówek. Dla społeczności Ruchu będzie to wyjątkowy weekend. W sobotę ważne spotkanie na boisku, a w niedzielę wybory samorządowe, w których startuje popierany przez fanów niebieskich Szymon Michałek, o którym wspominaliśmy na naszym kanale przy okazji walki o stadion i spotkania zarówno z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim, jak i Donaldem Tuskiem. Po kilkunastu latach kłamstw władz Chorzowa cierpliwość społeczności się skończyła i pragną zmiany na stanowisku prezydenta, którym obecnie jest Andrzej Kotala. Na profilu Ultras Niebiescy pojawił się następujący wpis. Niebiescy. Chorzowianie. Ten post będzie poważny.
Apelujemy do Was, abyście go potraktowali jako najważniejszą informację tego tygodnia. Przed nami historyczny tydzień. W sobotę i w niedzielę rozegramy swoje najważniejsze mecze w tym roku. O być albo nie być. W sobotę na Stadionie Śląskim walczymy o Ekstraklasę. W niedzielę przy urnach wyborczych walczymy o Chorzów. W tych dwóch dniach nie może być nic ważniejszego, tak jak przy początku czasu odbudowy, tak teraz wszystkie ręce na pokład. Jesteśmy w trakcie tworzenia historii. Każdy z nas jest ważnym jej elementem i każdego z nas klub oraz Chorzów potrzebuje. Cokolwiek by się nie działo, musimy być w tych dniach razem. Dla nas, dla ruchu, dla Chorzowa. Na każdym kroku rzucają nam kłody pod nogi. My musimy zabrać te kłody i zbudować z nich coś pięknego. Tylko i wyłącznie od nas zależy przyszłość. Wszystko w naszych rękach. Bracia i siostry, mobilizacja. Wszyscy na szpil, wszyscy na wybory. Jeśli chodzi o kibiców gości, to na profilu Puszcza Fans możemy przeczytać. Jeszcze tylko dziś zapiszecie się na wyjazd do Chorzowa. Jest już ponad 200 osób zapisanych. Zdradzimy Wam też sekret, który być może sprawi, że niezdecydowani zdecydują się na wyjazd z nami autokarem. Jeżeli odpukać, nic się nie wydarzy w tak zwanym międzyczasie. Jedzie prezes Puszczy Marek Bartoszek. Mamy jeszcze miejsca w autokarach. Jedzie mnóstwo dzieciaków, więc nie obawiaj się o to, czy możesz zabrać swojego syna, córkę. Zapisujcie się. Mecz już 6 kwietnia w Chorzowie. W jakiej liczbie finalnie pojawią się kibice Puszczy na chorzowskim gigancie? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ostatnim sobotnim spotkaniem będzie mecz walczącego o najwyższe cele Śląska Wrocław z Wartą Poznań. Śląsk poinformował w piątek, że na mecz rozeszło się już 9 tysięcy biletów. Jeśli chodzi o fanów Warty, to tradycyjnie pojawią się pewnie w kilkadziesiąt osób. Niedzielę rozpoczniemy meczem w Łodzi, gdzie Widzew o 12.30 zagra z Piastem Gliwice. Na kibicowskim profilu Piast Gliwice EU możemy przeczytać. Dzisiejszy dzień był pracowity dla członków stowarzyszenia, albowiem dogadywane były warunki umowy z przewoźnikiem i podpisana została umowa na pociąg specjalny. Po sobotnim spotkaniu z wiceliderem, w którym piłkarze pokazali, że zamierzają walczyć o lepsze miejsce w tabeli, czas na zdobycie ligowych punktów w meczu z łódzkim Widzewem. Do miasta Włókniarzy udamy się wcześniej, wspomnianym pociągiem specjalnym. Wszyscy razem, bez podziałów. Zapisy trwają w sklepie Piastocholice oraz w sklepie Piast Gliwice przy stadionie. Koszt zapisu wynosi 175 zł. Nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo jedno jest pewne. Niezależnie od aspektów sportowych, my zamierzamy pokazać klasę, jak na szlachtę przystało. O 15.30 w Poznaniu Lech zmierzy się z Pogonią Szczecin. Na profilu Stowarzyszenia Pogoni Szczecin możemy przeczytać. Emocje po awansie do finału Pucharu Polski opadają, a my w niedzielę ruszamy na kolejną eskapadę do Poznania. Szukasz miejsca na ten wyjazd? Pisz komentarz pod tym postem. Masz miejsce i szukasz kompana? Pisz komentarz pod tym postem. Kibice Lecha natomiast kilka dni przed meczem wystosowali list otwarty do zarządu klubu. Posłuchajcie, co mają do przekazania. Szanowni panowie prezesi, z olbrzymim niepokojem obserwujemy wydarzenia, które towarzyszą naszej ukochanej drużynie w ostatnich kilkunastu tygodniach. Patrzymy na grę, wyniki sportowe drużyny Kolejorza, medialne doniesienia, a także plotki z szatni, które nie napawają nas optymizmem. Wysoka porażka z Rakowem Częstochowa, brak awansu w Pucharze Polski, niesamowita wręcz nieskuteczność, brak pomysłu na grę, brak celnych strzałów na bramkę przeciwnika, gra na zero z przodu, to niestety najlepsza charakterystyka gry Lecha Poznań w ostatnich meczach. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że to sport, że tutaj są statystyki, że trener wykonuje ciężką pracę, że zaraz wszystko się unormuje i Lech wróci na właściwe tory, które prowadzą do najcenniejszego trofeum Mistrzostwa Polski. Mimo że wyniki innych zespołów, z którymi walczymy o ten tytuł, układały się po myśli zespołu, za każdym razem nie potrafiliśmy wykorzystać nadarzającej się szansy. Już w tym momencie słyszymy słowa, że kontuzje, że wyjazdy na mecze reprezentacji, że zawodnicy nie są w pełni sił, że ławka rezerwowa jest w tym momencie zbyt krótka, ale to tylko słowa. Mistrzostwa i Pucharu Polski nie zdobywa się obietnicami, tłumaczeniami i różnego rodzaju statystykami. Trzeba po prostu wygrywać. Co jak pokazują ostatnie mecze, jest zadaniem zbyt trudnym dla Lecha Poznań. Wygrane z Jagiellonią i Wartą zaciemniły jedynie bardzo słabą dyspozycję Lechitów. Każdy kibic zdaje sobie sprawę, że nie tylko tytuł, ale również miejsce na podium, które gwarantuje występy w europejskich pucharach, oddala się coraz bardziej. Ligowa tabela jest nieubłagana. To nie są komórki Excela, pełne skomplikowanych formułek, które pokazują zupełnie inną sytuację niż ta, której znalazł się Kolejorz. W każdym meczu, bez względu na to, czy rozgrywany jest na bułgarskiej, czy też na wyjazdach, drużyna może liczyć na gorący doping i jedną z najwyższych frekwencji, o ile nie najwyższą w lidze. Jednakże wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zaufanie i cierpliwość kibiców doszło do granicy wytrzymałości. Stanęliśmy pod ścianą. Przed nami mecz z Pogonią Szczecin. To spotkanie nie o 3, ale o 6 punktów. Tylko wygrana pozwoli nam pozostać w gronie drużyn, które liczą się w walce o najwyższy stopień podium. Wiem, że nie będzie to łatwy pojedynek, ale będzie to szansa zmazać blamasz w Szczecinie i niedawną bolesną porażkę w Częstochowie. Wierzymy jeszcze w zwycięstwo, ale w przypadku porażki liczymy na zdecydowane i być może radykalne kroki, które pozwolą powalczyć choćby o podium.
kibice Lecha Poznań. O 17.30 bardzo ciekawe pod względem kibicowskim spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Kibice Jagiellonii poinformowali, że na wyjazd rozdysponowali wszystkie wejściówki z przyznanej puli, a było ich dokładnie 1727. Komplet na wyjazdowe spotkanie z Legią. Od teraz możecie zapisać się tylko i wyłącznie na listę rezerwową. Jest moc! Dodatkowo na profilu Dzieci Białego Stoku możemy przeczytać: wyjazd za Jagą do Warszawy. Mamy ustalone konkretne godziny wyjazdu pociągów ze stacji Białystok. Pierwszy pociąg A wyruszy o 10.58, drugi pociąg B wyruszy o 11.40. Z piątku na sobotę wszyscy zainteresowani otrzymają dokładne wiadomości o przedziałach miejsc w pociągu oraz inne niezbędne informacje tam, gdzie się zapisywali, mail, SMS. Miało być dziś, ale jest tego za dużo, a jeszcze nie było spane po wyjeździe na Szczecin. Wszyscy w barwach, niech cały sektor będzie żółto-czerwony. Kolejkę ligową zamknie poniedziałkowe starcie Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze. W sieci brak informacji o wyjeździe fanów Górnika, stąd też przy okazji tematu klubu z Zabrza warto wspomnieć, że niedzielne wybory, podobnie jak w sytuacji Ruchu Chorzów, również będą miały ogromne znaczenie dla losów Górnika. Na ostatnim meczu z Legią zawisło mnóstwo transparentów skierowanych w stronę władz miasta. Łukasz Podolski po raz kolejny odniósł się do sytuacji Górnika w wypowiedzi, której udzielił Wirtualnej Polsce. W sieci lata kilka istotnych cytatów, które wam przytoczymy. Z czego znane jest Zabrze? Ze szpitala kardiologicznego i Górnika. Powiem tak, jeśli ktoś ostatnio przywrócił to miasto na światową mapę, to właśnie ja. Moim transferem. Ja po prostu nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z tym klubem, bo serce mi pęka. Chcę, żeby ludzie nie byli ślepi, żeby otworzyli oczy. Jestem tu już 3 lata, a nawet choćby raz nie usłyszałem słowa dziękuję. Ci ludzie po prostu nie znają takiego słowa. No przecież gdybym nie naciskał na sprzedaż Jokoty, to pewnie wypłat dalej by nie było. Dzięki mnie Górnik ma tańsze obozy, pomogłem akademii, sponsorowałem o 2 dnia nieboiska, załatwiłem sprzęt do naszej kuchni czy siłowni. Znajdź mi drugiego takiego piłkarza na świecie. I myślisz, że ktoś mi podziękował? Ani razu. Zero. Ale do tego trzeba mieć honor i charakter. Tu ludzie nie znają słowa dziękuję. Robią to dla dobra klubu, ale i miasta. Bo przecież mądrze zarządzany, dobrze funkcjonujący klub będzie też plusem dla miasta. A kiedy ja to mam powiedzieć? Jak w trumnie będę leżał? Albo za parę lat, kiedy napiszę książkę o grze w Ekstraklasie? Nie, to trzeba mówić tu i teraz, bo ja się naprawdę martwię, że to się w końcu rozdoli. Jeśli nic się nie zmieni, to będę pełen obaw o przyszły sezon. To nie jest tak, że się zniechęcam, ale czasem zastanawiam się po prostu, czy to ma sens. Zapierniczam na trzech frontach, dzwonię do agentów, namawiam piłkarzy na przyjście, rozglądam się za sponsorami, gram. A ktoś sobie potem wjeżdża na białym koniu i mówi, że przecież wszystko jest w porządku, bo drużyna radzi sobie na boisku, jakoś to będzie. Źródło: Wirtualna Polska, Sportowe Fakty. To tyle jeśli chodzi o Ekstraklasę. A co tam ciekawego w niższych ligach? W pierwszej lidze zapewne należy zwrócić uwagę na mecz Odry-Opole z Miedzią Legnica, który odbędzie się w sobotę o godzinie 20. Fani z Legnicy na wyjazd udadzą się pociągiem specjalnym. Na profilu Ultras Miedzi Legnica możemy przeczytać kilka informacji organizacyjnych. Zbiórka na dworcu w Legnicy o 15.30. Pociąg odjeżdża z Perunu o godzinie 16. Pociąg przyjeżdża do Wrocławia na dworzec główny o godzinie 17 i odjeżdża o 17.10. Wszyscy jedziemy na niebiesko. Nie czekamy na spóźnialskich. Zapisy do jutra do 16. Drugim meczem, który przykuwa uwagę, jest starcie GKS-u Katowice z Lechią Gdańsk. Na to spotkanie kibice GKS-u obrali sobie cel na pełny blaszok. I tak też się stanie. Jak czytamy na profilu GKS-a, mamy to. Niedzielny mecz z Lechią Gdańsk obejrzy komplet widzów. Wszystkie bilety sprzedane. Jeśli chodzi o kibiców gości, to 21 marca zamieścili taki oto wpis. Kibole. Na boisku wszystko wygląda całkiem dobrze. Frekwencja na domowych meczach powoli będzie zmierzała ku lepszemu. Do pełnej kibolskiej satysfakcji brakuje jeszcze kilku pierwiastków. Jedynym z nich są długo oczekiwane wyjazdy. Sól kibicowania, świadectwo naszego przywiązania do barw i tak dalej. Wracamy. Przed nami pierwszy wyjazd za Lechią po kilku miesiącach nieobecności na szlaku. Kierunek? Może i to sprawa drugorzędna, jednak w Katowicach nie było nas już bardzo długo i taka okazja może się w najbliższym czasie nie powtórzyć, a już na pewno nie na klimatycznym stadionie na Bukowej. Odwiedzenie tego klimatycznego obiektu jest koniecznością dla każdego szanującego się fanatyka. To was nie przekonało? Może przekonają was wyniki, bo te sprawiają, że kibicowskie środowisko w Gdańsku śledzi tabelę ligową z zapałem, którego dawno w tych kręgach nie było. Pewnie kroczymy po Ekstraklasę. Wracamy tam, gdzie nasze miejsce. Sportowo jest totalna klasunia. Jeszcze mało? Wydaje nam się, że nie trzeba wam przypominać, że w żadnym pubie browar nie smakuje tak, jak ten wypity w drodze na wyjazd. Nawet jedzenie w najlepszej restauracji nie siada tak, jak prowiant ogarnięty na ostatnią chwilę. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż ryknięcie "jesteśmy zawsze tam" po przejechaniu setek kilometrów za ukochaną drużyną. Ten klimat jest nie do podrobienia. Zapisy ruszyły już na pełnej na dzielnicach, fanklubach i zorganizowanych grupach. Nie zastanawiajcie się, nie zwlekajcie, żebyście potem nie żałowali. Zapraszamy do śledzenia profilu stowarzyszenia, gdzie pojawi się
się konkretniejsze info o terminach, cenie i środkach transportu. Tymczasem nakręcajcie znajomych, oswajajcie rodzinę, bierzcie w robocie wolny poniedziałek i ruszajcie z biało-zieloną rodziną na Katowice. AWLG. Powraca blask naszej chwały. To tyle jeśli chodzi o kibicowską zapowiedź weekendu. Jeśli coś ciekawego ominęliśmy, to koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzu. Które wydarzenie waszym zdaniem najciekawsze? Też dajcie znać. Nie zapomnijcie łapce w górze i zasubskrybowaniu największego kanału kibicowskiego w Polsce. Wielkimi krokami zbliżamy się do przekroczenia liczby 200 tysięcy subów, więc jest grubo. A będzie jeszcze grubiej. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.